Dzisiaj na warsztacie żarówka. Niby żarówka, ale żarówka, która jest jednocześnie routerem, no i oczywiście jest sterowana z inteligentnego domu w moim przypadku Apple HomeKit. Zapraszam. <muzyka> Producentem żarówki jest firma Nanoleaf. Jak widzicie, jest ona oznaczona jako Nanoleaf Essentials. Rozmiar gwintu w naszej europejskiej nomenklaturze to jest E27. A jeszcze, żeby bardziej doprecyzować, E27 to jest gwint tak zwany duży. Jak widzicie, współpracuje z Apple HomeKit. Jest to żarówka, która obsługuje 16 milionów kolorów, od napięcia 120 do 240. Możemy sobie pobrać aplikację dedykowaną dla Androida, jak i dla iPhone'a. I oprócz tego, że żarówka świeci, może się przyciemniać, to również jest routerem dla łączności bezprzewodowej thread. O tym już sporo mówiłem, ale może powtórzę jeszcze raz. Aktualnie protokół thread obsługuje Apple TV 4K oraz HomePod Mini. Jeszcze w trzech zdaniach o protokole Tret, a mianowicie protokół Tret tworzy nam sieć typu mesh, czyli na tym przykładzie, jak widzicie, te urządzenia, które mają stałe zasilanie, na przykład gniazdka, mogą przedłużyć sygnał tych urządzeń, które nie mają bezpośredniego połączenia z mostkiem. W tym, typo, w tym, w tym przypadku jest to HomePod Mini. Tak więc ta sieć w prosty sposób tutaj też jest zaprezentowana, że to urządzenie, które jest na zewnątrz, nie ma zasięgu. Po dodaniu takiego gniazdka ten zasięg jest e, jak gdyby generowany i cała sieć jest e, podłączona w jeden działający system. Z racji tego, że nasza żarówka będzie miała na stałe podane zasilanie, jeżeli będziemy mieli ją wmontowaną w lampkę, która jest z przełącznikiem, to powinniśmy ten przełącznik na stałe załączyć, będzie również pełniła rolę routera, czyli elementu, który będzie przedłużał działanie sieci mesh właśnie zgodnej z protokołem TRED. Inne parametry tego rozwiązania to maksymalna moc pobierana z sieci to jest 9W i jasność tej żarówki to jest 806 lumenów. Mamy możliwość regulacji przyciemniania w zakresie 1 do 100% i ma nam ona pracować 25 tysięcy godzin. W opakowaniu znajdziemy kod QR, który będzie przydatny do tego, żeby podłączyć tą żarówkę do, naszego, do naszej infrastruktury inteligentnego domu opartego Apple HomeKit. Mamy instrukcję obsługi. No, tak naprawdę w tej instrukcji obrazkowo jest pokazane, co należy zrobić i w jaki sposób należy taką żarówkę podłączyć. Sama żarówka również jest wyposażona w odpowiedni kod. No, i wszystkie parametry, te, które żeśmy mieli wypisane na pudełku, również są powielone na żarówce. Tak więc, jak wyrzucamy. Zrzucimy opakowanie, to będziemy mogli również tą żarówkę podłączyć ponownie gdzieś do jakiejś innej sieci, ewentualnie sprawdzić parametry tego produktu. Aby taką żarówkę sparować z naszym inteligentnym domem, wkręcamy ją, po prostu włączamy przełącznik i dalej już za pomocą aplikacji przechodzimy do konfiguracji. Po zeskanowaniu kodu produkt będzie dodawany do naszego domu. Będziemy wybierali mu nazwę, jaką chcemy, żeby dana żarówka miała. Potem możemy sobie włączyć lub wyłączyć oświetlenie adaptacyjne, czyli w zależności od pory dnia ta żarówka będzie odpowiednią temperaturę barwową przebierała, tak żeby to było dla nas odpowiednie i jak najbardziej naturalne. Mamy również aplikację NanoLeaf. Z poziomu tej aplikacji możemy również sterować tą żarówką oraz przede wszystkim z tej aplikacji możemy sobie monitorować czy żarówka pracuje poprawnie w sieci TRED jako router. Zobaczymy, że produkt zostanie odnaleziony, czyli funkcjonuje poprawnie. No i następną rzeczą, jaką ja zrobiłem, to sprawdzenie aktualizacji, bo dostałem informację, że jest nowa wersja oprogramowania, tak więc faktycznie jest, nacisnąłem przycisk Update. I po mniej więcej minucie produkt został zaktualizowany do najnowszej wersji oprogramowania. Zobaczmy teraz, jak żarówka funkcjonuje. Teraz widzicie, jak wygląda interakcja z żarówką z aplikacji Home. Stwierdziłem, że słabo to widać. Postanowiłem założyć abażur, żeby nam trochę ten kolor światła rozproszył. Tak więc tutaj już mam nadzieję, że będzie lepiej widać, że żarówka zmienia kolor, ale oczywiście aparat sam się dostosowuje do jasności pomieszczenia i może nie jest to jakoś specjalnie widowiskowe, ale uwierzcie mi, że żarówka działa bardzo dobrze. I to, co chcemy, żeby odzwierciedlała, to jak najbardziej będzie nam odzwierciedlała. Podobnie sterowanie żarówką będzie wyglądało z aplikacji Nanoleaf. Oczywiście nie musicie tego robić. Ta aplikacja będzie nam przydatna przede wszystkim tego, żeby zrobić aktualizację, ale całe sterowanie możemy robić z aplikacji Dom, tak więc różne urządzenia integrują nam się w jednej aplikacji i sterowanie tymi wszystkimi urządzeniami, które mamy w inteligentnym domu będą właśnie odbywały się głównie z aplikacji Ham. No i oczywiście możemy również sterować tą żarówką za pośrednictwem Siri, wydając jej komunikaty oraz ustalać harmonogramy kiedy ma się sama włączyć, kiedy ma się sama wyłączyć. Mamy również możliwość z aplikacji Nanoleaf przeglądać różnego rodzaju sceny. Jest wiele tych scen już, już predefiniowanych. Możemy sobie przejść w zakładkę sceny. Jak widzicie, jest tutaj scena, gdzie kolory będą przechodziły jeden po drugim. Mamy całą taką bibliotekę scen dostępnych, tak więc w każdej chwili, jeżeli te sceny, które już mamy tutaj zainstalowane, nam się znudzą, możemy sobie dodać nową scenę, zmienić jej nazwę, dostosować sobie parametry takiej sceny, tak żeby ona nam odpowiadała i tak jak powiedziałem, scen możemy tworzyć, dodawać, potem te sceny możemy sobie dodawać do ulubionych, żeby szybciej do tego dotrzeć, tak więc tutaj cała, cała moc różnego rodzaju dodatkowych funkcjonalności jest dostępna. Sprawdziłem jak wygląda poziom poboru energii w momencie, kiedy żarówka jest wyłączona i pracuje tylko jako router, bo ona będzie pracowała zawsze, kiedy jest napięcie i ten pobór prądu z sieci jest bardzo niewielki, bo to jest 0, zero... Dwadzieścia dziewięć zero trzydzieści setnych wata. Maksymalny pobór energii świeci to jest 9 W, i tutaj możecie sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało w momencie, kiedy będę zmieniał kolory. Jak wygląda zapotrzebowanie na energię? W momencie, kiedy świecimy kolorami, to zapotrzebowanie jest najniższe. Oczywiście, jeżeli używamy barwy białej, czy przechodzimy w tryb ten, który będzie dostosowywał temperaturę barwową światła do otaczających nas warunków, czyli do słońca, jak w danym momencie znajduje się na widnokręgu, ten pobór. No, może sięgnąć aż 9 W. I to jest właśnie ten tryb, który widzicie, że od 4.08 do 8.01, od 4.08 rano do 8.01 po południu będzie nam tą barwę zmieniał. Oczywiście możemy również ściemniaczem operować, tak więc w zależności od tego jakie... Światło potrzebujemy, jakiego koloru i jakiej intensywności to wszystko możemy sobie z aplikacji dostosować lub poleceniem Siri, bo oczywiście można powiedzieć Siri, że chcemy kolor czerwony i intensywność 50% i również zostanie tak to ustawione. Larówka ma możliwość włączenia trybu zapamiętywania stanu przy zaniku napięcia, czyli w momencie, kiedy zaniknie napięcie, jeżeli była włączona, to po powrocie będzie również włączona. Jeżeli była włączona, to po, powro po powrocie zasilania również będzie wyłączona. Tak jak powiedziałem, powinna być. Na stałe, włączona do sieci, pobór prądu jest bardzo niewielki. Tak więc wtedy, przy pomocy takich kilku żarówek, możemy sobie całą sieć tret Nie dość, że są energooszczędne, nie dość, że są kolorowe, nie dość, że możemy je ściemniać. To możemy po całym domu sobie sieć mesz odpowiednio rozsyłać, żeby uzyskać jak najlepsze efekty, jeśli chodzi o pokrycie w danym domu, właśnie przez sieć łączności bezprzewodowej pomiędzy akcesoriami inteligentnego domu. Dobra, tyle. Tradycyjnie zachęcam Was do komentowania do oceny filmu, do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony test.pl